Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Eden Crafters. No i proszę Państwa, kontynuujemy temat... pochłaniacza radiacji, czy jak on się tam zowie. Natomiast jedna rzecz, ja się pod koniec, słuchajcie, poprzedniego odcinka kapnąłem, że ja zły magazyn postawiłem. Zrobiliśmy 90 szyb na ten większy magazyn, a zrobiliśmy ten mniejszy. No kuźwa, trudno się mówi, żyje się dalej. No nie będę płakał. Szybki wirnik. Musimy 3 szybkie wirniki zrobić, bośmy to wykorzystali, cholerka. I teraz tak. Oj. Pręty grafitowe akurat nam starczy na 3 wirniki, ale to, no, to tak ryzykownie to było. Niemniej, 12 zespołów przekładni. To musimy zrobić i to akurat jest szybkie, więc szybciutko to się wytworzy. My wówczas wytworzymy sobie 3 szybkie wirniki. Natomiast izolator promieniowania trzeba będzie następnie wytworzyć. 20 sztuk. Więc dobrze. Zajmijmy się 3 szybkimi wirnikami. Katalizatory już mamy, belki kompozytowe już mamy. Dobrze. I pozostaje nam to cudo. Tego jeszcze nie robiliśmy i tego potrzebujemy zrobić 20. To się stosunkowo szybko robi, jak widać. Pierwszy raz robimy. I jak to zrobimy, to z całym tym majdanem przelecimy sobie, drodzy Państwo, do właśnie strefy promieniowania. Dzięki temu, że stworzyliśmy samolot transportowy, statek transportowy, to możemy się stąd wydostać, nie? No taki niefarcik mnie dopadł. No ale cóż. Dobra. Czyli tak, naszym zadaniem jest zbudować pochłaniacz promieniowania w radioaktywnym obszarze planety, aby oczyścić co najmniej 200 CI promieniowania. Nie wiem, czy to cudo jest w stanie tego dokonać, ale jeśli polecimy, to się przekonamy. Tylko teraz tak. Ja bym chciał jeszcze raz zerknąć, ponieważ... Aha, my tutaj, szanowni Państwo, mamy wydobycie uranu. I to jest taki niewielki skrawek promieniowania. Tutaj ten teren no, dosyć pokaźnie promieniuje, więc dobrze, że ja z buta nie poszedłem, bo bym się pięknie nadział. I chyba tu byśmy stawiali to, chociaż to też warto, no ale... Nie za takie koszty, no. Ile to zużywa prądu? 1000 megawatów. Oż ty, synu. Zdecydowanie będziemy musieli jeszcze stworzyć tutaj rzeczy, które umożliwią nam ogarnięcie tematu. O, postawienia 2 takich. Ponieważ nie wiem, ile jedna elektrownia geotermalna w tamtym rejonie będzie w stanie wyprodukować nam prądu, a ten pochłania 1000, zużywa 1000, to profilaktycznie będę miał komponenty na 2. To nie zaszkodzi, bo my oczywiście będziemy w stanie sobie to spożytkować i wykorzystać gdzie indziej, jeśli okaże się, że w tym terenie radiacyjnym będzie produkcja na poziomie 1000-1200, coś takiego. Tak jak w gorącym klimacie, ale właśnie czuję, że tak nie będzie, więc wolę się zabezpieczyć w ten sposób. Bo jak nie, to potem będziemy, wiadomo, kursować w te. A tego nie chcę. Także
jeszcze 8 komputerków, potem zrobimy 20 wierteł osmowych. Mamy materiały, więc możemy to zrobić. No wolno, te komputery się tworzą, trzeba przyznać, ale no trudno się mówi, żyje się dalej. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Złącz platerowanych 270 mamy. Dobrze. I teraz mamy 20 wierteł osmowych stworzyć. Te nieco szybciej się tworzą, tak mi się wydaje. To chyba szybciej ten pasek idzie. No i dobrze, prawidłowo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Musimy jeszcze brać pod uwagę, szanowni państwo, jeden kluczowy fakt. My nie jesteśmy zabezpieczeni tarczą antyradiacyjną. Może warto byłoby pomyśleć o czymś takim. Bo chyba tam jeszcze jeden slot mamy wolny w naszym tym takim ekwipunku, powiedzmy, takim personalnym. I w takim wypadku wydaje mi się, że tutaj można byłoby w ten sposób zadziałać. To bylibyśmy wyposażeni, słuchajcie, no w sumie we wszystko, nie? Co tam potrzeba, czyli w podgrzewacz, schładzacz, no i ta tarcza antyradiacyjna. To chyba będzie dobre wyjście z sytuacji. Zobaczymy, czy będziemy potrzebowali tych izolatorów promieniowania, bo chyba tak, ale sprawdźmy. A no właśnie, potrzebujemy 6. Ale też i 6 pasów transmisyjnych. Ciekawe, a po co to pasy transmisyjne? Niech mi ktoś wyjaśni. No ale dobrze. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I my to zakładamy na siebie, te? Czy nie wiem. Ciekawe. No stworzę, zobaczymy. No tak, no zakładamy na siebie. Jeszcze tylko 6 pasów transmisyjnych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. To szybciutko się tworzy, elegancko, i tworzymy w takim razie, pyk, tarcza radiacyjna, bardzo dobrze, i wkładamy to do slota, i to już powinno nas w jakimś tam stopniu, powiedzmy, zabezpieczyć, czyli jeżeli nie będzie tam aż tak bardzo wielkiego promieniowania, tak jak tutaj, powiedzmy, były takie temperatury strasznie masakryczne, No to wówczas nie powinno nam się nic stać. No i teraz my mamy lecieć tutaj, tak? I zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chyba ten stateczek jest wolniejszy od tego drugiego. No to chyba, czekajcie. A to nie będzie ta wyspa? Chociaż nie wiem, cholera. Wlećmy, to zobaczymy. No nie słyszę tu, żeby coś było radiacyjnego. No i gdzieś dupnął, no. Halo, Mietek! Kuźwa. Mam pomysł. Wylądujmy. Wysiądźmy. I zdejmijmy tarczę. Tak. Jest radiacja. Dobra. No właśnie. Dobrze.
Czyli my wiemy, że jesteśmy w dobrym miejscu. I teraz tak. Ja bym może tutaj skoczył. Odlećmy sobie stateczkiem. Co to jest za ten? Aha, a to? Miedź. Dobra, podlećmy sobie stateczkiem. Chociaż to wygląda na takie duże, to ja nie wiem, czy tutaj... No, no dobrze, no podlećmy sobie stateczkiem tu. I wylądujemy. I stworzymy tutaj to wielkie cudo, o ile się da. Sprawdźmy moją zacną teorię. Bylibyśmy też, czekajcie, bylibyśmy też trochę wyżej. I czy to da radę tu postawić? A może tam? A może tu? O. Dobra. I jeszcze dodatkowo, oczywiście, elektrownia. No kuźwa pierdolisz. No tak to się nie robi, pabelluskowi. Ty, gdzie jest mój statek? O, jest mój statek, Boże. Aż się wystraszyłem. No nic, no. Belka kompozytowa, ty kuźwa, jo, twoją mać, ty. No nic, lecimy do bazy. Bo ty chyba bliżej był. Wszystko zadbałem, tylko zapomniałem o tych belkach. Bywa. Czyli my generalnie musimy stworzyć w takim razie 40 belek kompozytowych, ponieważ wiemy, że drodzy Państwo, to jedna rafineria może, nie rafineria, tylko elektrownia może nie wystarczyć. Dobra. Dawno mnie tu nie było. A zatem belka kompozytowa. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak oni mogli mi to zrobić? No? Mamy 20 wzmocnionych ram. No, tu się wszystko zgadza. Wiertła. Też 20, komputery 21, ale to 20 jest przeznaczonych pod elektrownię. Więc to na luzaku. No i sprawdzimy, słuchajcie, czy to jedno cudo wystarczy do tego, aby ogarnąć te 200 CI, czy ile tam oni chcieli. Także... zobaczymy. No i zobaczymy też, jakie kolejne zadanie. No my oczywiście wypełniamy te zadania, odblokowując sobie kolejne możliwości i kolejne zadania. Ale myślę, że już takim aspektem związanym z zalesianiem tego wszystkiego, z roślinnością i tak dalej, zajmiemy się nieco później. Tym bardziej, że mamy tutaj już ten manipulator DNA, który umożliwia nam ogarnianie tych takich właśnie różnych gatunków, drzewek, nie? To postawiliśmy tutaj, o. No to ciśniemy z powrotem. Fajny ten silniczek jest. I w ogóle to wygląda trochę jak ze Star Treka, nie?
Taki transportowiec także może się przydać do transportowania różnych tam dóbr. Przykładowo, jeżeli nie stać by nas było na wybudowanie magazynu, czy no potrzebowalibyśmy choćby do, nie wiem, produkcji czegoś. Dlaczego ty tak zrobiłeś? No szalał. Czekajcie. Gdzie ja to się budowałem? O matko, patrzcie. Jaka budowla. No skubańcy naprawdę mają rozmach z tym tworzeniem tutaj tego wszystkiego. No i dobrze. Wróćmy do tematu. O, elektrowni. Postawmy. Ojejku, no co ty gadasz? Promieniowanie 92%. Pytanie, ile tu energii zdołam wyprodukować? No bo to jest wysoko, nie? Tam było, że na płaskowyżu. Aha, no ale to są góry, to nie jest płaskowyż, to góry. Za chwilę zobaczymy. Się buduje. No prawdopodobnie gdzieś tam trzeba będzie jeszcze jedną wybudować, ale... Hmm. 65%. A zatem niewielka produkcja. Czyli tak jak powiedziałem, musimy jeszcze jedną. Niestety. My nie możemy bazować na 65%. No ale teraz z pomocą tej drugiej stówę powinniśmy na spokojnie osiągnąć, chyba że tam coś się wykrzaczy i nie będzie można, no ale widzicie sami, nie? Promieniowanie 92%. Nieźle. Nie wiadomo, o, dobra, mamy energii. Nie wiadomo, jak to tam dalej będzie wyglądało. Nie gadaj. A, dobrze, to wzrasta, okej. Dobrze, na całe szczęście wzrasta. O, matko i córko, już się przestraszyłem, że to trzeba będzie tyle tych pierdół tutaj stawiać, ale nie. Na całe szczęście nie. No i dobra. Słuchajcie, trzeba by tutaj dostać się. Ja bym musiał z buta pocisnąć tutaj po mój drugi statek, bo tak stoi tam. No i oczywiście muszę przestawić produkcję z włókna węglowego na pręty, ponieważ te już też się kończą. No i dotarcie tam na piechotę trochę mi czasu zajmie. Ale transporter będzie sobie stał tutaj. Są tutaj różne jeszcze złoża. Naprawdę, planeta jest ogromna i można na spokojnie budować się. Nie? Wiele baz można zbudować, wiele rzeczy można tutaj osiągnąć. Ja sobie jedynie co, to zapiszę tutaj rozgrywaczkę i dodatkowo jeszcze sprawdzę, może coś tam, o widzicie, 56. Także my chyba na tym jednym osiągniemy 200, a nawet jeśli nie, to postawimy drugi. I wówczas na pewno osiągniemy. Wiecie, co by się tutaj jeszcze przydało? Może to zostanie kiedyś wprowadzone, kto wie. Ale jak dla mnie przydałby się pojazd, który umożliwiałby transport pojazdów.
Pojazd, który umożliwiałby transport pojazdów. I to pojazd latający, jakiś samolot. Przykładowo taki, do którego moglibyśmy ładować walec. No i przemieszczać go gdzie indziej. Tam, gdzie aktualnie potrzebujemy, bo budowa wielu takich samych pojazdów, no, trochę mija się z celem, nie? Natomiast gdybyśmy mieli taki samolocik, to już byłoby ciekawe. Może kiedyś twórcy to dodadzą. I chciałbym móc zbudować własne statki według swojego stylu, nie? I projektu. To też byłoby fajne. Tak jak w Empyrean Galaxy Survival. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.